witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Huś. Posłuchajcie, paczuszka, że jest po aktualizacji, potestowałem też troszeczkę. I słuchajcie, mała zmiana. Dla wszystkich wspierających, czy też subskrybentów mojego Twitcha, link do paczki oczywiście znajdziecie standardowo na moim Discordzie. Plus dodatkowo jeszcze oczywiście tutaj w opisie tego filmu, ale plik spakowany, ten RAR, jest zaszyfrowany, a hasło znajdziecie albo na Discordzie, albo właśnie w zakładce społeczność. Jak wejdziecie na mój kanał, wybieracie sobie tam u góry z tych zakładek po prostu społeczność i tam będzie podane hasło dla wszystkich wspierających mojego YouTube'a. Wspierać możecie od piątaka i tym hasłem możecie sobie odszyfrować i jednocześnie wypakować paczuczkę do siebie. A wszyscy inni, którzy na przykład jeszcze tego wspierającego nie mają, ale będą sobie chcieli za niedługo, powiedzmy, zakupić, no to oczywiście paczkę możecie sobie również też do siebie już pobrać. Ewentualnie zabawić się w hakiermana i zhakierować hasło i może wam się uda, ale no, nie sądzę. Dobra, słuchajcie, no cóż, przypominam tak właśnie oczywiście też o subie, o dzwoneczku, o tym, że właśnie sub streamuję na Twitchu od poniedziałku do piątku codziennie od godziny 20:30, możecie mnie tam zobaczyć. Linka oczywiście do Twitcha też macie w opisie, gdzieś tu wam się też pojawia wizytówka teraz Twitcha. No i cóż, ruszamy. Oczywiście też zachęcam, jeżeli ktoś by chciał, oczywiście zachęcam, ktoś by chciał, to może sobie wyróżnić komentarz. Jest teraz taka opcja super podziękowań i tam sobie można dać wyróżnienie komentarzu. Taka w sumie mała, drobna opcja, a jednak jest. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim muszę odbudować swój reaktor, bo w aktualizacji postawiłem na oryginalny mod Bigger Reactors, już nie Extreme Reactor, który był tylko wyłącznie portem. I... no i... Co to? Teraz wyskoczyło. A, okej. Już jestem. Wysypał mi się właśnie teraz program EA Launcher. I wyskoczył mi po prostu... a Minecraft poszedł do paska. O czym ja to mówiłem? Aha, no i właśnie jeszcze nie mam tego modu tutaj na ten... na włączenie, ponieważ coś tam za bardzo nie działa, więc czekamy na update. Jak się tylko update pojawi, to ten update pewnie wprowadzę, taki drobniutki, ale no to nie jest akurat jakiś potrzebny mega już teraz. No i słuchajcie, patrzcie, widać już te, więc też będziemy szli w ścieżki i tak dalej. Tutaj będziemy musieli postawić łącznik. Od tego łącznika gdzieś tutaj, może jeszcze tu gdzieś zrobię taki rozdzielacz, który będzie połączony do czujnika zmierzchu i dopiero będzie szedł sobie tutaj na ten słup, nazwijmy to słupem, i po prostu te lampy będą się nam zapalać w nocy, a w dzień oczywiście będą wyłączone. Dobra, no i ciąg dalszy, później muszę to zrobić, rozbudować swoje tutaj włości. Wybudujemy jakąś szklarnię, wybudujemy oczywiście pomieszczenie dla zwierząt. Trzeba będzie przenieść pomieszczenie, czy zrobić pomieszczenie dla Forbidden Arcanus. Tutaj jego mość. I słuchajcie, zmienił nam się też save co nieco. Tutaj mamy dungeon, którego by pasowało też sprawdzić. Tutaj mamy jakąś taką drobną wioskę. Malutku po malutku, ale jest. No i resztę muszę jeszcze wygenerować modem Chunky. Już wam kiedyś pokazywałem, jak to zrobić, więc jak wygeneruję, no to będziemy mieć tego nieco więcej. Ogólnie wydaje mi się, że ten świat tutaj się ogarnął lepszy. No i jeszcze pytanie takie, bo pewnie jak niektórzy z was zaktualizują, to będą musieli sobie... chociaż to jest nawet stary świat. Będą musieli sobie... no będziecie musieli sobie praktycznie wygenerować tak naprawdę regiony na nowo. A jak to zrobić, to może pokażę na którymś streamie. Dobra, okej. Okay. Zobaczmy, jak ten w ogóle Bigger Reactors się ma. Bigger Reactors. Mamy coś takiego. Mamy tak. Mamy plutonium, mamy cyanid. Cyanid był do chłodzenia, pamiętam, swego czasu. Uranium, grafit, ludicrit ingot. Te w sumie proszki. Mamy Liquid Obsidian Bucket. Mamy Liquid Obsidian, Liquid Uranium i Steam, czyli para. Dobra. Więc podejrzewam, że potrzebujemy reaktor casing. Dokładnie.
Okej, na pewno będziemy reaktor Glass. Reaktor Power Tap też myślę, że przyda się. Reaktor Control Rod również. Reaktor Fuel Rod również. Reaktor Computer Port to raczej nie. Access Port może się przydać. Reaktor Terminal teraz to się chyba nazywa. No dobra. Zobaczmy, jak to się nam uda zrobić. Zaczniemy od reaktor casingów. Aha, okej. Okay. Graphite ingot. Graphite robimy przepalając węgiel. To pozwolę sobie przepalić tutaj. Dobra. W sumie może, czy nawet trzy zrobimy tak dla pewności. Okej, okay, ciak, ciak. Okej, okay, reaktor casing. W sumie ja mogę iść sobie na dół i tam budować od razu. Bo przecież zasięgu raczej powinno wystarczyć. No właśnie nie wiem, kurczę, jak ten. Czy to chłodzenie będzie ok? W sumie to i tak musimy to zbić, więc... Okej, okay. Pyc, pyc. Pyc. To i tak musimy się należy tego pozbyć. Nie mam zielonego w ogóle pojęcia, czy to będzie działać. Jeżeli chodzi o to chłodzenie. Tutaj kurde trochę ciemno, ale może weźmiemy sobie jakąś lampę. Light. I nawet mamy dwa takie podłogowe, więc zainstalujemy jeden tu, drugi tu. To troszeczkę lepiej. Okej, okay, musimy jeszcze tego zrobić. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Nie chcę zrobić nie wiadomo jak dużo, bo... A w sumie nam i tak się przyda się do robienia tego. Pewnie urządzeń. Dobra, teraz potrzebujemy glas. Glas, glas, glas. Okej, okay, czyli na no, w sumie i tak musimy to zrobić, ten reaktor casing. W sumie 59, 63, dobra. Teraz tego, to możemy rzucić tu. Zrobię sobie 30 sztuk. Dobra. Okej. Okay. Okidoki, chyba tutaj zrobimy tego, nie? Ten, tak jak miałem wcześniej. Dobra, tutaj jeszcze możemy... Tutaj i tu. Tutaj nam jeszcze będzie potrzebne jedno szkło. Ok, teraz potrzebujemy reaktor control rody. Dokładnie tego. Czyli tak. 3, 6, 12. Tak dobrze mówię? 3, 6, 12, 15 sztuk. 15 sztuk. Okej. Mam nadzieję, że w tej kwestii tutaj nic się nie zmieniło. Dobra. Teraz potrzebujemy control rody. Całe 5 sztuk. Okej. Dobra, no i teraz tutaj będziemy potrzebować jeszcze chłodzenia. No właśnie, ja jestem z tym chłodzeniem. Chyba na razie spróbuję postawić na ten. Zobaczymy, czy będzie działać.
Nie wiem, pytanie, czy wprowadzili już to, że to wybucha. Więc w razie czego, słuchajcie, mam jeszcze kopię. W razie czego mam kopię. Dobra, czy Epsi. To mamy. Ok, teraz musimy tak zrobić. Terminal. Okej, okay, reaktor, terminal. Gdzie tu? No i właśnie teraz takie... szkło możemy dać już tu. I teraz tak. Reaktor power tap. Wydaje mi się, że to będzie jako wyjście. Aczkolwiek mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że tak. Dobra, i teraz wydaje mi się tutaj tak, momencie, reaktor redstone port, to raczej nie. Komputer port nie. Access port. Reaktor coolant port. No to się pozmieniało. To jest do turbiny. Myślę, że... tutaj postawimy na access port. Jest skrzynka, jest podajnik jakby jakiś taki, nie? Postawiłbym na to, ale mogę się mylić. Zobaczmy, czy się coś stanie. Tak, jest dobrze. Zmienił się. Okej, okay, działa. Status offline. Online. Waste ejection enable. Okej, okay, czyli teoretycznie tutaj... O-o. Idzik all waste, ale tutaj nie możemy nic wrzucać. Output waste, okej, okay, czyli... czyli coś tu jeszcze potrzebujemy. Coś tu jeszcze potrzebujemy. Reaktor, komputer, port, terminal. Nie wiem, co to jest. Coolant manifold. Reaktor Edson port. Komputer port. Co to kurczę jest? No dobra. Spróbujmy to zbić w takim wypadku i spróbujmy zrobić po kolei. No bo czymś musimy dostarczać jeszcze ten... ten w sumie, jakby nie patrzeć, no... uran. Nie mam pojęcia teraz. O, ale ty, czekaj, moment, to jest w ogóle nie... tego nie mogę w ogóle skraftować, ten reaktor, komputer, port. To nie dlaczego. To raczej nie będzie to. Reaktor, coolant, port. Czy to jakby jakieś chłodzenie tu... jeszcze jakby chłodzenie jakieś jeszcze było. Dorzucać. Reaktor coolant port, czyli by... Reaktor may only have coolant ports active coolant type or power taps. Passive coolant type, not port. Aha, okej. Okay. Czyli albo, albo. O, coś to się zmieniło. Holy fucking shit! Change reactor status input. Fuel and nitrate out. Put out. Ale o co to chodzi? Nie wiem, 50%? Co się dzieje?
Ale gdzie ja mam to właśnie? Nie mam pojęcia. No bo teraz znowu mi się tutaj odpali ten, tak jakby trzeba było tutaj to i to wrzucić, nie? A spróbujmy tak, i jakbyśmy wrzucili to tu, to też się zamieni. Ale nie mamy czym, kurde, mam wrzucać teraz ten. Jasny gwent. No to raczej nie. No nie, to jest jakiś taki... Ty, a to nie jest do chłodzenia? Może w tym już ma być jakieś chłodzenie? Jakby nie patrzeć, popatrzeć jak to w ogóle wygląda, nie? Jakby to miało... Tak to trochę wygląda. Tak to trochę wygląda, więc chyba się dużo pozmieniało. Ale dalej nie wiem, czym i jak, to jest to turbin już. Reaktor akcji sport, no kurczę, no ja bym powiedział, że to gdzieś tutaj, ale... Direction input. No chyba, że... Skrzynka i ten? Kurczę, no nie mam pojęcia. Trochę mnie to, tak trochę, czekajcie jeszcze raz. Jesus Christ, moment. Reaktor, komputer, port. Tego nie mogę w ogóle skraftić. Ale zobaczmy, co się stanie, jak go tutaj dorzucę. Coś tu się ten tego, ale... Aha, okej. Okay. Tego w ogóle nie mogę tu nawet kliknąć, to się nie otwiera. Po prostu sobie jest. Więc może jest jakiś nieużyteczkowy to, co będzie do wyrzucenia na razie. Kurde, jeszcze ten hopper, nie? Nie mam żadnego hoppera. Hopper. No szkurde, no przecież jak nie odbieram, to nie odbieram. Chest. I uranium. Ale to ja nie wiem, czy tak to wprowadzę. Możemy spróbować tutaj, bo w sumie tu jest jakiś, jakby nie patrzycie, input. I no może do tego się podłączy, ale szczerze mówiąc... No wchodzić wchodzi jakby. No dobra, zobaczmy czy... Okej. No przecież normalnie mnie tam zaraz szlag jasny trafi. Okej, czyli tak wchodzi. Czyli tak musimy teraz wprowadzać. Czyli sobie moglibyśmy z systemu, słuchajcie, bezpośrednio poprowadzić tutaj... importerem i wtedy by się z systemu mógł cały czas ten uzupełniać sam sobie. Okej, zobaczmy co się stanie. Nie wybuchło, ale temperatura jest sroga. To nie chłodzi. A nie chcę też nie wiadomo jak długo trzymać, bo nie wiem czy to nie wybuchnie teraz. Okej, czyli już wiemy jak do tego dorzucać ten. Tego nie będziemy w takim wypadku potrzebować. Pytanie czy to w ogóle wytwarzało prądy. Ładował się tu w ogóle jakiś ten? Nie. Może do systemu od razu lecieć, a odłączę na chwilę tutaj ten. Zobaczmy czy... Tak, produkuje. No przecież mnie normalnie zaraz trafi coś. Dobra, czyli ogólnie komu prądy daje. Dobra, jestem. Kurwa, z tymi telefonami normalnie. Nie odbieram raz, drugi, trzeci, czwarty. Dzwonię.
A bo myślałem, że odzwaniasz. To kuźwa, jak odzwaniam? Ja pierdzielę. Ale zawsze tak jest, zawsze tak jest. Nie nagrywam, nikt nie dzwoni, spokój, cisza, mogę sobie siedzieć, chillować, nie wiem, jeść bataty, mimo że nie lubię. Zawsze nagrywać, oczywiście wszyscy sobie muszą wtedy przypomnieć, zawsze, zawsze tak kuźwa jest. Oczywiście, może ktoś powiedzieć, kuźwa, no wycisz sobie telefon, no tak, ale to i tak nic nie zmieni, bo później będzie pierdyniar nieodebranych połączeń. Jezu, jak mnie to irytuje. Jak były dawniej telefony stacjonarne, ktoś nie odbierał, o, nie ma go w domu. Dobra. Czyli w sumie, a czekajcie, bo jeszcze mamy tutaj. Ale czekajcie, nie, bo to nie było, że power tap, to jest ten port. Ale nie, dobra, aha, reaktor coolant port. A dobra, a spróbujmy. Ale tak, czy, co będzie coolantem? Liquid obsidian? W termalu możemy zrobić liquid, ale jak to zrobić tutaj, jak to wlać? No bo liquid obsidian, no dobra, fajnie, okej. Ale jak tego dokonać? Bo jest, powiedziałem, bigger reactor, liquid obsidian, ale... Jak ja mam sobie to... do tego zrobić, wiecie. Żeby to był liquid. Bigger reactor, recycle by thermal series. No dobra, thermal series mi nic nie mówi. Fluid encapsulator. Ale czekajcie, weźmy jeszcze obsidian. Obsidian. To mi nic to nie daje. Jak ja z tego obsydianu, jak z obsydianu mam zrobić sobie płynny obsydian? No bo tu już dobra, no bo tutaj musimy go jakoś wprowadzić do tego. Czyli musi być jakieś urządzenie, które jeszcze... no z tematyka w to nie. Które nam jeszcze zmienia na liquidy, ale jakie to urządzenie? Z thermala na pewno. Czekajcie, wpiszmy jeszcze thermal. Resin fuel na pewno nie, savmill na pewno nie, pulwa na pewno nie, bo to daje nam proszek. Induction smelter też nie. Cryogenic isolator, nie mam zielonego pojęcia co on robi. Aha, dobra, czyli do niego tutaj jakieś takie sadzonki, bla bla. Czyli w sumie jakby nie patrzył taki chyba... Kurczę, mały inkubator bym to powiedział. To na pewno nie. Centrifugal separator. To też nie. Multiservo press. To był ten taki, taka praska, więc to na pewno też nie. Magma Crucible, a może Magma Crucible, o właśnie, Magma Crucible nam daje, widzicie? Ale dobra, z lawy, z magma bloku nam daje lawę, z wody, z lodu wodę, ze snu wodę, a zobaczmy, czy mamy... Z Ender Perły daje nam Resorant Ender. Ale z obsydianu nam daje lawę. A nie, płynny ten. Blast Chiller. Pyrolizer brzmi tak poważnie trochę, nie? Czekajcie, z tego nam, widzicie, daje nam coke i tar. Aha, dobra, ale tutaj mam tylko i wyłącznie oleje, ciężki olej i Crossat Oil. Nie mam nic innego. Fluid
to to jest to, ale to i tak nam... Bo... Nie wiem jak wprowadzić tego. Alchemical imbuer. Kurde, jakie nazwy. To też nie. No i za bardzo nie ma. No nie wiem, no mówi mi coś ten Magma Crucible, żeby go... No ja go mogę zrobić sobie ten Magma Crucible, jakby nie patrzeć. Ale nie wiem, czy... Czy on w ogóle ruszy, tak? O, nie mam inwaru, oh my god. Iron Dust z Nikiel. Iron. Co ja może zamiast robić, to ja sobie tylko na szybkości tutaj... chodźmy na górę. Weźmiemy go z gamy modę i zobaczymy, czy... Czy on w ogóle przerobi mi to... Czy podejrzewam, że to będzie na lawę dalej, no ale... To magma crucible... Stawiam, że lawa będzie. Dobra, jest połączony, mamy prądy. No i tutaj teoretycznie najlepsze byłoby teraz obsydianu, płynny obsydian, ale pewnie tak nie będzie, tylko będzie lawa. Bo tego krojenic chyba nie da się, nie? Serio? O Jezus, ale coż, ależ to powolne jest. No ale to pewnie będzie lawa, kurde, no. Bo tutaj, znaczy, no nie, no skąpi się ta lawa tutaj już, ja nie, bo tutaj jakby nie patrzeć, no jest lawa. No i tutaj sobie w tej recepturze, no z obsydianu dostajemy lawę, a nie płynny obsydian. Jak zrobić płynny obsydian? Obsidian. My mamy Liquid Obsidian Bucket, Bigger Reactors. Możemy go napełnić tylko i wyłącznie w Liquid, w tym, Fluid Encapsulator. Kurde. Ale skąd to? Ogólnie w jej Nature i tak dalej, były dawniej jeszcze przepisy na Liquid, a teraz widzę tych Liquidów, nie wiem, czy tutaj nie trzeba jakiegoś addonu jeszcze dodać. Zobaczymy, no już tu kończę, ale no będzie lawa, no będzie lawa, na 100% będzie lawa, no. Nawet się nie łudzę, że to będzie ten. No bo ja podejrzewam, słuchajcie, teraz tak, że do tego urządzenia, reaktor coolant port, musimy dać z boku jeszcze między tymi wiązkami paliwa, musimy dać ten reaktor coolant manifold. One będą też tam położone. Musimy podłączyć pewnie to do reaktora i tam podłączyć na przykład jakąś rurą czy coś i ten kulant się po prostu tam wypełni, też będzie płynne, to tak mi się wydaje, nie? No i mamy lawę. No. Tak ja to widzę na chwilę obecną, ale czy to tak działa faktycznie, to nie wiem. Będę musiał to faktycznie, słuchajcie, przebadać, zobaczyć i tak dalej, bo... No bo widzicie, już nie sztabki wchodzą, tak jak dawniej było. Sztabki Yellorium to były dawniej, teraz już Yellorium nie ma, tylko jest Uranium. Na szczęście Uran działa z każdego modu. I już widzicie, jest płynny, czyli ta sztabka stąd zamienia się tutaj w tym urządzeniu, w akcesporcie od razu na płyn. Czyli podejrzewam, że chłodzenie też będzie płynem i tym płynem będzie właśnie w tym. Tak ja bym to widział. Czyli to by było... Zobaczmy, czy to możemy sobie tak położyć. No, ja bym widział to w ten sposób. A ciekawe, czy...
Czyli teraz mamy, powiedzmy, mamy ten, mamy już te, te kulanty tutaj, nie? To czy jeżeli zbiję tu i postawię ten, coś się zmieni? Nie. Reactor may only have coolant ports, active coolant type, czyli albo aktywne chłodzenie, all power taps, passive coolant type. All power taps, passive coolant, power taps. Aha, czyli nie oba. Reactor power tap. Passive, power taps. To nie może być obu, czyli to by tego nie mogło być? Ale to wtedy co? Wtedy mogę do tego przypiąć ten? Bez sensu, to by chyba nie... Nie, no właśnie. Nie, muszę, słuchajcie, muszę obejrzeć poradnik co do aktualizacji tego modu. Bo tu się mega dużo pozmieniało. Nie wiem, do czego też jest to. Aha, czekaj. Zobaczmy teraz, co się stanie. O, nic się jedzie. Nie działa. Dobra, słuchajcie. Obejrzę poradnik, zobaczę, jak ma być, chyba że to przez to. Chyba, że to nie wchodzi, to może to jest do tego, kurde, nie wiem, na razie nie rozkminiłem tego jeszcze. Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku w środę. Dzięki za uwagę, jeżeli macie jakieś protipy co do tego Bigger Reactors, co się pozmieniało, to dajcie znać w komentarzu, ja też sobie jeszcze wyszukam. A tymczasem, do zobaczyska, trzymajcie się, na razie, no i hej.